Witam serdecznie, Great Coyote z tej strony. Kontynuujemy przygodę z ludzkim królestwem w Age of Wonders. Podciągnąłem parę tur do przodu, słuchajcie, ponieważ jak wiecie, zrobiła się niebezpieczna sytuacja w postaci tego, że zostaliśmy wciągnięci do wojny, a raczej bardziej siebie wciągnęliśmy tutaj przez Tygrysian i miasto Orakulum, stolicę. W związku z tym tutaj już jest granica, jak widzicie, orków krwistych, którymi jesteśmy w wojnie, a mamy zawarty pakt z Tygrysianami. I nasza tutaj absolutnie wygląda wspaniale, te włości bardzo dobrze, a tu nawet są Tygrysianie. O, nawet nie wiedziałem, zobaczcie, gdzie oni się tutaj wyprawili pod Edarton, to będziemy musieli też tam uważać i wojska mieć w gotowości. Armia jest bardzo rozwinięta ogólnie. Rozwijamy się bardzo obecnie sprawnie, plus 90 punktów Imperium, jak widzicie, oglądacie gameplay w PlayStation 5 4K HDR. Bardzo fajnej gry, ale brakuje w niej kampanii. Słuchajcie, brakuje w niej kampanii mocno mi, jednak Planetfall pod tym kątem była zdecydowanie fajniejsza. No cóż, 50. tura, ruszamy też tutaj. Jesteśmy w pobliżu też do zaatakowania tych rzeczy i tutaj poczekamy jeszcze jedną turę, bo druga armia, jak widzicie, z kolejnym bohaterem jest to Auriel, Ręka Sprawiedliwości, aż na poziomie 7, który do nas przyszedł z miasta Arkadia. Inny jest również też z miasta Arkadia, jak możemy zobaczyć. Przegląd nasz wygląda bardzo dobrze, bohaterów, których możemy sobie zobaczyć. Mamy ich za dużo generalnie, dlatego płacimy minus, bo mamy aż 2, 4, 6 są eleganccy. Tygrysianie i orki krwistozębne też. Mamy limit 6 na 4, nawet zobaczcie, zwerbować absolutnie nie możemy, a przez to, że mamy przekraczamy limit, to płacimy karę. Zaraz wam pokażę. Kara jest aż minus 60 zł, ale nasze przychody są olbrzymie, bo z wasali na przykład i z miast mamy bardzo duże przychody. Sami wasale dają nam 80, także tutaj nie powinno być z tym żadnych problemów. Także jeżeli chodzi o to, to tutaj. Tu w podziemiach udało nam się również połączyć dwie armie, które teraz muszą jeszcze też zbadać te inne części, albo ruszyć jednak bardziej na wschód, bo okazuje się, że tam pojawiają się bardzo niebezpieczni przeciwnicy. Natomiast te armie też tutaj swój ruch już zrobiły. No i tutaj też te armie zrobiły ruch, które jadą na stolicę, te trzy, plus połączą się jeszcze, słuchajcie, taki jest mój pomysł, z tymi armiami, żeby uderzyć niesamowicie masakrycznie i zniszczyć tutaj miasto orki krwistozębnych. Dach tur mamy do podbicia jeszcze oczywiście, ale to co, a to 14 tur i możemy tego nie zrobić, tak? Głowy na talerzu, to co mówiłem. W związku z tym, ale bardziej niebezpieczna sytuacja jest tutaj, więc po prostu to odpuścimy. Trudno, nie zdobędziemy tego zadania. Bardziej tutaj niebezpieczna jest wojna, która, jeżeli odpuścimy, to orki mogą nas tutaj absolutnie zaatakować i zniszczyć. Spójrzmy jeszcze sobie na nasze miasta i czy wszędzie coś produkujemy. W Arkadia zobaczcie, jakie fajne są przychody, również z Brisway. Fangwell także, gdzie jest tutaj wprawdzie troszeczkę mniej mają i tu też, ale wszędzie się coś produkuje oprócz wojsk, bo wojsk mamy bardzo dużo. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak żeśmy się wzmocnili. Przegląd naszych wojsk jest tutaj absolutny. Miasta, armie, zobaczcie, tych armii mamy no 2, 4, 6, 7 plus statki, to jest bardzo dużo, uważam, i zmniejszamy ich koszty utrzymania. Także powinniśmy tutaj absolutnie sobie z tym wszystkim poradzić. Kończymy turę 50, zobaczymy, jak wrogowie nasi zareagują. Azgera Kręgołamaczka jest naszym przeciwnikiem i prawdopodobnie stara się teraz wzmocnić fortyfikację, wiedząc, że czekają niebezpieczny atak ze strony kogo? Ze strony najlepszego Great Coyota na świecie. Także tutaj zbliżamy się do tego miasta, ale spokojnie, najpierw też tą bitwę morską z tymi rozegramy. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Nowa umiejętność rozwoju Imperium, bardzo to też rozwijamy, bo to jest ważne, żeby te umiejętności były. Tak, na przykład stabilność, jak widzicie, na przykład miasta, które mają granicę z miastem, premię do wszystkich rychodów plus 10, jest naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy w
tych sprawach, tak? To kopanie też jest, mogłoby być fajne, budowa dróg, prawda? Tutaj, nie, aż zobaczcie, aż 500 imperium kosztuje, żeby mi przełączyć następne miasta. Otrzymują plus 3 zasięg w wykrywaniu i to jest bardzo fajna rzecz. Ale najpierw jednak prawdopodobnie bym miasta starał się rozwinąć. Z czarami, które mamy też bardzo dobrze do rzucenia, mamy już tak i leczenie jest, i przywołanie, i tutaj, i na przykład mogły być, ale to jest nam zupełnie niepotrzebne. Tutaj ta transformacja rasy byłaby fantastyczna, ale boję się tego zrobić, z uwagi na to, że no, potrzebne mi są te czary. Tutaj również ten sygnet rycerstwa by się, mógłby się przydać, bo chociaż utrzymanie, no to jednak chyba zrobimy. Zrobimy te 450, słuchajcie, na 5 tur, lud namaszczony, może się to uda zrobić, tak? 375, mamy dosyć duży tutaj, jeżeli chodzi o manę i mogliśmy też zrobić, jeżeli chodzi o te punkty tutaj czarowania na mapie świata, które mamy, tak? Do rzucenia czarów na mapie jest to naprawdę fantastycznie. Zobaczcie, jakie są rezerwy, są księgi, są również inne rzeczy, które dają te sprawy. Udało się też lecznicze inglice podczas oblężenia, to jest bardzo ważne i spróbujemy nowe badanie wybrać. I teraz możemy wybrać tak, albo umocnienie rzemieślnicze, to jest na miasto, albo znamię strażnika. Zmniejsza jeszcze utrzymanie, słuchajcie, że nie mogą zginąć ani użyć zdolności ofensywnych przez jedną turę. To jest też dobre. A magiczne osłony? Ja bym wziął te magiczne osłony absolutnie teraz. No i zaczniemy tutaj sobie w podziemiach. Te podziemia musimy opuścić. To są te dwie armie, także dosyć wolno niestety to wszystko działa, jeśli chodzi o podziemia. Jak widzicie, no ale to nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. Teraz mamy tutaj te armie, one je ruszymy na końcu. Mamy tutaj te armie jeszcze, trzy, no i tutaj dwie i to jest chyba wszystko, tak, co obecnie tutaj mamy na tej mapie. W związku z tym spróbujemy, słuchajcie, sobie tutaj zaatakować absolutnie na szybkim zapisie. O, bo trochę długo te bitwy trwają i to jest ta niestety, nie chcę je zrobić, dlatego że po prostu cały odcinek za chwilę będzie na tę bitwę. Wolałbym zobaczyć, jak się przekształcamy i też wam to pokazać. W związku z tym teraz tutaj spróbujemy podejść do tego w ten sposób, że o, bo to jest ważne też, żeby te statki były. Tu mamy dwóch bohaterów i to bardzo silnych, z dobrymi armiami i mamy tutaj też stateczki. Czy chcemy tu użyć jakiś czar? Nie chcę tego czaru użyć, bo po prostu uważam, że szkoda nam many. Bitwa jest bardzo bezpieczna. Ktoś może zginąć. Nikt nie zginął, jednak przewaga zrobiła swoje, słuchajcie. Zwyciężyliśmy bitwę. Jeszcze ci zostali i w związku z tym jeszcze bohater zdobył nowy poziom. Nowym poziomem bohatera jest nasz fantastyczny Serge Moore, który jest gubernatorem. I teraz też może dawać tutaj, prawda, na przykład produkcję, to takie, nie, sztukę wojenną. On z kolei jest walczącym, słuchajcie, jak widzimy, w pierścienie powiązania, na przykład przywództwo, pierścienie powiązania. Ma bardzo fajne, ma szybki powrót do zdrowia, jest trening obronny i zaokrętowana. I mi się z 10, a na okręcie tego widzicie, nie wiedziałem. Spokojnie, Serż, muszę ci jednak przecież dać umiejętności. I to tutaj jest umiejętności bohatera. Wizję niedoli to podłuje. Dobra, zabójstwo. To może być fajne, Serge Moore, prawda? Przywianie żywiołek, masowe odmłodzenie, odnowienie i wysysające ostrze to... I leczy cię o wartość obrażeń, to jest fajne, pierścień powiązania. I to będzie dla Serge Moore absolutną petardą, wampiryczny będzie to lord. No i tu byśmy jeszcze mogli mu dać, myślę, cokolwiek do wsparcia tych... widzi niegasnącą lojalność, ale to tylko jedna jednostka. Przywróć, wspólna postawa, gdy jest na polu do jednostki sojuszniczej, to jest dobre. Feudalny władca, 10-1 obrony, podtrzymanie sparca, jest trening siłowy,
i to będzie właśnie trening siłowy. 10% obrażeń dla jednostek. Jest bardzo, bardzo dobra sytuacja. Serż mur, dobra, serż. I jeszcze okazuje się, że co? Że ci nie przyszli na pomoc? To ciekawe to jest w tym momencie, uważam bardzo. Dobra, to zobaczymy tu. Zobaczymy tu. I tu mistrzu jeszcze. Gdzie on będzie w stanie tutaj przyjechać? Też będzie w stanie przyjechać, żeby po prostu się podbić, tak? Zapiszemy jeszcze raz, w razie czego, gdyby, słuchajcie, się nie udało, to po prostu sobie zrobimy to ręcznie. Zobaczmy, jak wygląda tutaj ta woda, tak. Tu troszeczkę wtedy ta gra spowalnia, rzeczywiście, jak jest tak blisko, no bo to jest po prostu 4K i nie jest to taka petarda, tak? 1500 na 500 i... Wszyscy przeżyli, jeszcze zdobyli ordery, jest to rewelacja, zdobyliśmy żywność, także myślę, że możemy być z siebie bardzo zadowoleni. I jednostki, nawet poczekamy teraz, mówię, oni. Tutaj jest ważne, żeby te statki też były, cały czas tu doceniały i cały czas tutaj nam po tej wodzie, oj, tutaj tego troszeczkę z tyłu zostawiliśmy, dobra. Ale zobaczcie, nie? Tutaj teraz ma medal, czyli jest czempionem, tak? Poziom trzeci, a czempion powoduje, że ma żołnierz plus 8, znowu kolejne punkty życia, tak? Tak naprawdę ma już 122. Także to są fajne rzeczy, że te jednostki są rzeczywiście bardzo silne. Dobra. To, co musimy ruszyć, to zaatakować absolutnie Torn. I zobaczcie, jeszcze tutaj udało się zdobyć naszej gicie odbieraczce życia fantastycznego stwora, czyli latającego, dzięki temu, że no potrafi naprawdę tutaj powalczyć. Szczyt ruin to nie. Myślę, że tutaj usadowimy się przy szczycie ruin, ale na razie będziemy tu. Musimy to robić ostrożnie, bo ja już jestem czasami doświadczony w tym, jak ruszenie jedną armią kończy się tragedią życiową. Nawet na początku się człowiekowi udaje wygrać jakąś tam bitwę, ale potem tych żołnierzy jest jeszcze więcej i jeszcze więcej. Więc mamy tak i myślę, że to jest wszystko, co możemy zrobić, ale nieprawda, bo możemy jeszcze spróbować miasta tutaj sobie rozwinąć. Arkadia. Czy Arkadia jest w stanie na przykład rozwinąć sobie? Nie, 216 aż potrzebuje do tego. Dobra, kolejne miasto. Będzie to miasto Brisway. A Fangwell bym wolał jeszcze, czy się rozwinie po prostu. Słuchajcie. I może, i przyciągniemy to Fangwell absolutnie, bo to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, tutaj graniczymy z tym miastem i chciałbym, o, tutaj wziąć tą prowincję, żeby nam się już nie wtrynił absolutnie nasz przyjaciel, z którym wprawdzie mamy to, co trzeba mieć, ale wolałbym tutaj teraz zrobić coś innego, czyli on ma na przykład mało tych farm, wprawdzie ma inne życie, ale wolałbym, żeby poszło to tutaj i to ostatnie, gdzie możemy zdobyć? Tutaj właśnie ten leśnik. To jest to, co bym próbował zdobyć. I dzięki temu już wiemy, że granica jest ustalona i ta miejscowość nam tutaj nie wejdzie w paradę, a Brisway rozwinie się jeszcze tu, żeby zamknąć dostęp od tej strony. I to powinno w zupełności wystarczyć. A oni tutaj muszą walczyć teraz z tą plagą nieszczęsną. Dobra, także tutaj nam się też fajnie, uważam, zrobiło. Zobaczymy, co nam przyszykują tutaj inne jednostki. Kończymy turę. Czy ona wyjedzie z tą armią, czy będzie na nas czekać? Bardzo bym też chciał, żeby chłopcy radarowcy stąd przybyli, nie? Z orakulum trochę do mnie, a nie żebym tylko ja musiał toczyć za nich wojnę. Na razie tak to wygląda. Dobra. Słuchajcie, tura 52, 100 znowu mamy i spróbujemy pójść do miasta kolejnego. W tym momencie będzie to tak, Fangwell żeśmy rozwierali, 14 poziom.
Tutaj 14 poziom arkady, Breezeway bardzo dobrze, Thistletown, ale byśmy spróbowali to Breezeway jednak, bo ja bym tą stolicę chciał jeszcze, czy da radę po prostu ją rozbudować, żeby zajęła to, co jest jakby przynależne, da radę. Zwiększamy populację Breezeway i moim zadaniem jest właśnie tutaj, zobaczcie, żeby nam nie wleźli tutaj, nie? A wleźli w to łowisko, kurczę. A ja to chciałem wziąć, jeszcze tego nie było przed chwilą. Widzicie? Mówiłem, no i to są przyjaciele, kurczę, siedmiu boleści. Ajajajaj, nie, troszeczkę błąd, straciłem tutaj dobrą prowincję. No cóż, trzeba się zadowolić czymś innym w związku z tym. Trzeba się zadowolić tutaj tym, że rozwijamy się, ale w innym kierunku zupełnie, tak? A dlaczego tylko w tym? Tutaj możemy się rozwinąć też. A ja chcę właśnie tu, żeby... O! I tutaj, żeby zamknąć. I w tym momencie nasze miasto też mogłoby się rozwijać tu, żeby tutaj od morza odciąć już te prowincje, żeby nam przyjaciel tutaj się nie wtrynił zbyt mocno. Teraz mamy zamknięte piękne imperium. Tutaj do połączenia jeszcze jest Arkadia i Thistledown. Spróbujemy Thistledown rozbudować. Bo tutaj ten Thistledown czeka, żeby przejąć te tutaj różne rzeczy. I w takiej sytuacji nam po prostu tutaj grę ruszyć. Breezeway zakończono, ratusz fantastycznie i tutaj to się dzieją teraz naprawdę rzeczy bardzo ciekawe. Mam trochę złota, mam mennica, jeszcze więcej złota i w tym momencie właśnie to zrobimy. Na razie wojska nie mamy. Ale absolutnie nasze przychody muszą wzrastać z tury na turę. Czary się tutaj robią, jeszcze 4 i nasz lud będzie zwycięski. W związku z tym, co tutaj przewidujemy. Dobrze. Próbujemy ruszyć troszeczkę się wojskiem, żeby zobaczyć, gdzie może być tutaj ta imperialna flota naszych przyjaciół, nieprzyjaciół. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby armie były blisko siebie, bo w razie ataku zawsze wam przyjdą z pomocą. Co to jest? To rośnie to po prostu w siłę. 913, ja bardzo dziękuję. Tu z kolei możemy tutaj ich rozwalić i przejąć tą przystań wtedy, nie? Dobra, także spokojnie. Wylądujemy od północy. Bo taka jest nasza po prostu tutaj rola. Dobra, tu niestety żeśmy wleźli w te podziemia i to mi się też nie podoba, bo konieczna jest ekspansja na wschód. No, tu jest na przykład taki piec. I co ten piec daje? To jest też cud, czyli to on po prostu dał nam, pokazał nam, jakie są cuda. Dobra, tu ci zostali, ten zostaje i teraz... tutaj ruszamy w tym kierunku, żeby naruszyć po prostu prowincję. Zaczyna nasz 660. Powinien przejść tutaj i zobaczymy. Jest armia i jest druga armia, czyli wcale tutaj tak dobrze takiej dużej nie mają. W związku z tym tutaj dosyć mocno będziemy mogli na nich nacisnąć. Chociaż mają jakieś tutaj straszliwe, dziwne jednostka, która mi się strasznie nie podoba. Nasza absolutnie tutaj oczywiście jest zdecydowanie większa. Czy na przykład ze zlotu seniorów coś możemy? Możemy zrobić jeszcze zlot seniorów. Jak wygląda nasza armia? Kto tu jeszcze nie ma? Tutaj wszystko jest właściwie. Jeden tutaj mają, jest ta dwójka i teraz jeszcze jedną by się przydała taka armia ze zlotu seniorów do miasta, która byłaby w razie czego do obrony tutaj wybrzeża i ataku. Czy oni z tą plagą sobie radzą? Jakoś sobie radzą. Niech oni się tu rozwijają, bo i tak już nie są w stanie, słuchajcie, nam zagrozić. My tutaj będziemy mieli rozwój tu i potem jeszcze morskie prowincje spróbujemy uderzyć w tę stronę, bo tutaj fajne na przykład rzeczy są, które dają nam różne plusiki.
Okej, okay, w związku z tym wołamy seniorów, tak, zwerbuj do miasta tronowego. Możemy zwerbować następujących: rycerza, który jest absolutną petardą, uważam. To będzie na pewno to. A czemu tyle? Nie mogę więcej? Czemu nie mogę więcej? Przecież mam pieniądze. Ach, punktu werbunku nie mam. A, to o to chodzi, mam 0 na 14. A, to jeszcze takie buty, słuchajcie, z cholewami i bez cholewów są, że to tak się nie da. Czyli by trzeba zacząć produkować tutaj jakieś armie. Czyli myślę naszą piękną stolicę Brisway. Jest ważne, żeby co ona tutaj ma. Zobaczcie, ile ma ulepszeń, ile ma budowli, prawda? I teraz spróbujmy zwerbować, czy jest coś jeszcze wybudowanego. Jest rycerz, nie? A tu jakieś dziwne się zrobiło, to nie wiem o co chodzi. Rycerz to jest 100, utrzymanie 20, werbunek 176, a my nie możemy tego zwerbować. Mamy 0 punktów werbunku. Nie wiem dlaczego. Możemy werbować to w nieskończoność chyba możemy, tak? Nie, w ogóle nie możemy werbować, bo jeżeli mamy chyba więcej armii, nie możemy zrobić, na to wygląda. Bardzo mi przykro, mogę chyba tylko i wyłącznie przyzywać, tak? Bo mam tutaj takie przyzwanie tego strażnika, ale nie chcę tego na razie jeszcze zrobić. Dobra. Dobrze, ruszamy w takim razie do, bo 4 tylko punkty. Integracja wasala, no to ja już wie, to wiem wszystko, to mi nie musisz nic mówić. Dobra, zakończ turę. Ona jakby się tutaj będzie chyba bronić, bo nie wiadomo gdzie może jeszcze zaatakować. Orakulum bardzo się rozwija i stara się to, mam nadzieję, że zwalczy tą plagę. Tu wyczyścili troszeczkę, ale dostali też niezłe wciry, słuchajcie. Bo nie mają praktycznie armii za bardzo, nie? Werbują nowe jednostki. Rozwój Imperium, ja wiem, że jest potrzebne, ale nie teraz. Zakończono produkcję mennicy w Brisway. O, zobaczcie, gilda kupców powoduje jeszcze 10 złoto na prowincję. Stwórz 4 razy gospodarstwo. Dobra, Instytut Wiedzy Tajemnej, 15 wiedzy. Ale ja bym potrzebował teraz posiadłość lorda. Zobaczcie, 100 przychodów z gubernatoru. To są już naprawdę fajne rzeczy. O salach posiadłości na przykład. Żywność 30, nie? A czy jest gdzieś, gdzie będzie w ogóle ta zbrojownia na przykład? O, werbunek. 2 razy leśnik. No nie ma wyjścia, trzeba tą zbrojownię wreszcie zrobić. To nam się zrobiło i magiczne osłony się już zrobiły. Też jest fajna sprawa. Wybierz nowe badania. Znak niepodatności. Ocalenie. To jest też fajne. A tutaj widzenie wroga. Przez 15. Wszyscy wrogowie w wybranej armii zapewniają pole widzenia przez 15 tur. To też jest fajne, nie? To możemy zrobić w takim razie. My oczywiście pójdziemy sobie z próbą rozbudowy miasta Thistletown, które tutaj musi nam się rozbudować. Ono ma bardzo mało. O, Nowolnie nie ma w ogóle kamieniarzy. Populacja jest mała. Zaraz je tutaj robimy. I już oczywiście Thistletown uderza w rozbudowę i absolutnie potrzebuje Thistletown kamieniołomu do produkcji. Ta produkcja jest słaba u nas, nie? Dobra, 46 i dalej 90, także spokojnie tutaj sobie robimy. I wzmacniamy nasze państwo. Kolejnym do rozbudowy będzie Arkadia, jest i tak bardzo duża już rozbudowana, w związku z tym nie będzie możliwa. Brisław jest olbrzymi, ale tu powinien zamknąć absolutnie tu przejście, żeby oni się nie rozwijali w tą stronę, nie? Dobra.
Dobrze, spróbujemy. Słuchajcie, mamy turę, którą? Mamy turę 53. Zrobimy więc szybki zapis cały czas, bo jeszcze nie w 55. Bo przystąpimy do oblężenia. Ten statek tu zostanie, natomiast oni tutaj przyjadą z północy, czy bardziej stąd? Myślę, że bardziej byłoby lepsze, żeby stąd przyjechali, nie? I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jakie tutaj są te wojska, które nam mogą jeszcze ewentualnie przeszkodzić. O, mają tutaj, słuchajcie, mają tego. Ale to jest tylko jedna armia, także ona tutaj nam nie za bardzo nic tam nie powinna zagrozić. Tu spokojnie staniemy razem. Ona prawdopodobnie walczyła i została zmasakrowana sama przez siebie. Dobra. Tutaj musimy wrócić na ziemię. Ci zaraz zaatakują. Tu absolutnie wracają dwa, żeby jeszcze ruszyć na wschód, bo tam też są. Tam musi być jakaś cywilizacja tronowa, jak mówią, tak? Dobra. Tu mamy tak, 717, 672 i 605, także całkiem uważam. Oblężenie, tak? Tak jest, no to oblężenie. Co oni mają? Kamienne mury, dobra. Dodaj projekt oblężenia, osłabienie murów, przełamania, plus 3. To na pewno zrobimy. I konstrukcja mytaczy bełtów. To też zrobimy. Dobra, zamknij. Teraz oczywiście tutaj grupa podczas straży i tu również grupa podczas straży. O to chodzi, żeby to było. Pamiętajmy, że mamy, słuchajcie, dużo czarów. Mamy leczenie armii, mamy jeszcze rzemieślnicze uzbrojenie. Mamy magiczne osłony. Nieznaczna transformacja rasy, ale to będzie potem. Na razie tego nie będzie. Ok. Tu mamy tu, tu mamy też tu. I mam 46, czyli nie, czyli jeszcze na 90 na razie, plus złoto, żeśmy teraz dużo zużyli. W związku z tym ja bym jeszcze chciał może przejść do dyplomacji, ponieważ bardzo mi się nie podoba, że Enham nie chce nas wspomagać. Negocjuj, potrzebuję tutaj szczyt ruin, bym potrzebował od ciebie. Chyba głupi jesteś. Zaproponuj sojusz. 200 złota chcą, nie mam tyle. Nadmierna siła. Mocarna szarma. To jest dobre. Fajny młot. Kurczę, jaki gościu. To normalnie nie, no normalnie. Do widzenia. Ja bym chciał, żebyś coś zrobił, a ty nic, tak? Do widzenia. Miałeś mi po prostu zrobić to, co mi miałeś zrobić, tak? Zobaczcie, następne punkty werbunku 3 dopiero mam i nic więcej nie mam, nie? No. Jedno spróbujemy, tak? Jeden punkt, o, łowca zmierzchu. Elegancy trybusianie, strzał z łuku. Dobra, niech będzie to. Poszukiwaczka światła, to może nie. Chłop pikinier. I włócznik tutaj. I to jest koniec. I zwerbuj do miasta tronowego. Aha, ja nawet nie mogę. Nawet nie mogę jeszcze na razie. Ponieważ nie mam złota. Dobra, torn jest oblężone. Zobaczymy teraz, jakie będą mieli tutaj dla nas zadania. Chyba nie będą mieli żadnych zadań. Boskie ocalenie. Do twojego dworu przypływa kompania generała Event Unit. Witaj, Heroldzie.
Oświecenie. Wydaj nam nakaz Twoich miast z heretyków. Ich poświęcenie czyni Twoich wiernych lepszymi. Oświeć moje imperium. Oczyść moje posiadłości z heretyków. Stabilność miasta. Traci populację. Jeden wszędzie, tak? Oczyść tylko jedno miasto, Briswell. Trzy. Odblokuję księgę za barbarzyńskie. Opuśćcie moją krainę. Dobra, niech wszystkie będą oczyszczone z heretyków. Kamieniarz, Thistledown. Na razie ma tylko 41. To na razie może nie. Czy przyciągnie populację w Thistledown? Na razie nie. Czyli to nie widzenie wroga. Dobra. I nowa księga. Czyli teraz księga teleportacji. A może tu, psie skromienia, podbój. To jest dobre. I to jest mi teraz potrzebne. Dawaj podpój. Alright. Czy Arkadia jest w stanie przyłączyć prowincję? Tak zrobimy. Arkadio, jesteś fantastyczna. Przychody masz bardzo duże. Czemu nie mogę przełączyć prowincji? Prawdopodobnie za dużo, tak? Okazało się, że to za mało było. To jakieś oszustwo tu nastąpiło. Kurczę, i straciłem tylko punkty. Thistledown też nie może. Dobra, no niestety. Nie wiem dlaczego to jeszcze, czyli ta populacja na dwa razy musi być przyciągnięta. A chciałem tutaj ładnie absolutnie to zrobić. Aha, ja wiem dlaczego, bo oni przecież stracili. Straciliśmy, słuchajcie, przecież tutaj. Jednostki, nie? Dobra, która 54. W tym momencie byśmy chcieli, kolego, żeby tutaj was zaatakować. Raz. Stateczki dwa. I stateczki trzy. Zaatakuje Sir Żmur. O, zobaczcie jak ładnie, nie? Który to ich zmasakruje po prostu. Wszystkich. Zwycięstwo jest w bitwie. Mają 606, a tu pamiętajmy, że mamy 828, 213 i 600, tak? Czyli tutaj, gdybyśmy zaatakowali tego, to prawdopodobnie tu przyjdą z pomocą. Puść ich wolno, niech sobie uciekną. Nie potrzebujemy tego. Czy my tu potrzebujemy na przykład posterunek, byśmy mogli wybudować? Tak nie można, tak? Można, no bo posterunki można tylko na lądzie budować, dobra. Tego też powinniśmy tutaj zmasakrować. Dobra, to jedziemy raz, poziom siódmy. Stateczek dwa. Nie spieszymy się, bo tam jest oblężenie, nie powinno... A, i tego nie, no to nie, to na razie nie, jeszcze tutaj ten przyleci, w takim razie nie. Lecimy do podziemi. Może najpierw niech wyjdzie ten z podziemi, bo to trochę trwa. Okej. I... na wschód, tak? Też mi się tak wydaje. Tam może być wróg. I on tutaj też musi wyjść. Nie może nawet, dobra. Dobra, tu są oni. 54. tura. Tutaj nic już jakby się nie robi, bo trwa oblężenie, prawda? Jeśli chodzi o czary, to możemy za chwilę, będzie lód jeszcze namaszczony, to już w ogóle zrobimy z nimi masakrę.
i widzenie wroga. To jest wszystko na jeden, nie? Na razie jeszcze nic nie, po prostu nie robimy. I kończymy. Jest, lód namaszczony, słuchajcie. To powoduje, że można tą transformację zrobić, nie? A to zależy kogo, bo mam jeszcze eleganckich tygrysian, nie? Ale tutaj 3 odporność na stany i 3 odporność przeciw duchom, tak? Transformujemy. Lód namaszczony. Jest. Mamy to. Słuchajcie, mamy transformację rasy. Dobra, następny, co nam jest potrzebne do rzucenia, to... A to może też inną, nie? Magiczne osłony. Jeszcze, ciekawy jestem, czy można też zrobić te... Dobra, te magiczne osłony zróbmy. 150 to jeśli bardzo szybko pójdzie. Dobrze, czar gotowy do rzucenia, to wiemy, że to będzie... Wkreś produkcję Tisseltown. Dobra, czy w Arkadii jesteśmy w stanie coś w ogóle... 216 jest aż potrzeba w Arkadii. To jeszcze trochę potrwa, to lepiej tutaj niech Tisseltown się szybciej rozwinie, tak? I potrzebujemy do tego farmy. Farmy absolutnie ciągle potrzebujemy. Nie ma co się oszukiwać, słuchajcie. One są ważne, żeby jedna. Aha, bo nie mam teraz ludzi. Dlaczego nie mam ludzi? Aj. Mogę przyłączyć prowincję, a nie mam ludzi. A to wszystko przez tych heretyków. Aj, znowu błąd popełniłem. Dobra. W takim razie. Mana i złoto, a tutaj by się chyba jeszcze przydało, żeby nam coś o werbunek jest też, nie leczniczej iglicy, to nie rynek. Złoto, sala posiadłości, ale aż ma skład kolczatek 3, tu jest, odblokuj. Tawerna, stabilność miasta. Niech będzie tawerna, chociaż tutaj mamy, mogliśmy wziąć jeszcze ziarno ładu, było dobre. Dobra, 270. Wymagane rozkazy? Ja wiem, że to są wymagane rozkazy. Co mi gadasz za głupoty? Jest tura 55. Zobaczymy jeszcze, czy co miasta mogą produkować. Tutaj się produkuje, tu się produkuje, tu się produkuje i tu też się produkuje. No nic więcej nie będziemy robić, bo tak to wygląda. Jest. Do tego sobie przejedzie tu. Zaatakuje tu. Który powinien zrobić masakrę bezproblemową. Jakieś nabiodrniki. Ziarno astralne znosi. Co ten tutaj wyprawia? Dzięki temu, że ja mu pozwoliłem po prostu się rozwijać i za niego tą wojnę prowadzę. To jeszcze mam takie coś, tak? Przejęcie można ulepszyć, ale można też przejąć. Proszę. Splądrować można też ulepszenie prowincji. To miasto przejmiemy, nie? Potem więc nie, na razie to sobie zostawimy. Dobra. Słuchajcie, tu musimy zaatakować od północy, tak jak wam mówiłem. Na spokojnie tu pojadą okręty pilnować też. Armia gracza Alfreda. Jeszcze. I tu pojedzie oczywiście koto nasz kocisz. To jest do końca. Ten też tu będzie do końca. I ta łódka, mówię, pilnować się, żeby nie było żadnych problemów. Tu mają drugie miasto i ono ma aż 14, tak? I to jest stolicą, a to miasto przejmiemy. To myślę, że tutaj i tak oni już będą w tym momencie chcieli się poddać, albo przynajmniej będą chcieli wejść już w dyplomację z nami, bo no nie będzie im łatwo, nie? Zostaną zmasakrowani w tym momencie, tyle można im powiedzieć.
Tutaj musi trwać to oblężenie. Wchodzimy w to podziemne przejście i oni również tutaj nam muszą po prostu przybyć. W tej Arkadii. Moim zdaniem tutaj jest potrzebne, słuchajcie, żebyśmy kolejne te armie jednak wzmacniali, czyli powinna być trzecia armia tworzona w Arkadii. I tą trzecią tworzoną armią, to na magiczne zasłony będzie, to powinien być tutaj przede wszystkim przywołany ten strażnik. Dobra. Otrzymanie jednostek jest straszliwe tutaj. Po prostu straszliwe, nie? Jeśli o to chodzi. I to jest tura 55, więc sobie to zapiszemy. Wiemy, że jeżeli mamy tury, mamy 30, mamy 40, mamy 50, mamy szybki zapis i mamy 55, potem będzie to tura 60. Tu na przykład też można by zdobyć, nie? Bo bardzo fajne rzeczy są, także myślę, że oni tutaj powinni ruszyć i pomóc też oczyścić okolice tego Edartonu. Pytanie, czy Asegra, kręgołamaczka, cokolwiek nam tutaj pomoże, czyli cokolwiek pomoże swoim. Raczej nie wygląda, słuchajcie. Otrzymano ofertę handlową. Oferta jest... Zaproponuj sojusz. Jest sojusz, razem silniejsi, słuchajcie. Czy w związku z tym moglibyśmy od was otrzymać tą prowincję? Moglibyśmy, ale jeszcze trochę złota nam potrzeba. A jeśli chodzi o ten przedmiot nadmiernej siły, bierzemy to, dobra. Świetnie, bo to sobie za chwilę tutaj wzmocnimy kogoś, tak? Pochwalono czy zwrócono i wolne miasto możliwe przyłączenie. Tylko że ja nie mam teraz, mam tutaj, tak jak mówię, handel spokojnie, prowadzisz aktywny handel, dobra. Z Edator, no wiadomo, to żeśmy mówili, że tak jest, nie? Pochwalono cię, zwrócono kamień szeptu, to też wiadomo, że tak będzie. Rozwój następuje. Jak widzicie, czas też leci, bo to wszystko trwa i wymaga czasu, jest wolno. Mamy sojusz tutaj z tym mistrzem, więc myślę, że ile tu jeszcze do tego? Ostatnie do sforsowania zostało. I potem ich zmasakrujemy, jeśli o to chodzi, bo czary mamy. Za chwilę będzie magiczna osłona. Tutaj mamy też inne jeszcze rzeczy, które możemy przywoływać. Natomiast teraz, jeszcze w związku z tym, przyjdzie ta armia, która dołączy, nie? Co, nie może dołączyć? Może za chwilę będzie mogła dołączyć? Dawaj. Może dołączyć, słuchajcie. Zeszła na ląd. A może ten by jednak tu, bo to chyba wystarczy. Ten by teraz tutaj pływał na morzu razem z tym statkiem. Niech on tutaj sobie będą razem, bo tutaj to jednak cztery armii, no to moim zdaniem to będzie i tak dla nich masakra, nie? To oni nie są w stanie nic tutaj zrobić więcej. O, jest jeszcze rycerz, tu wreszcie się zrobił, który nam ruszy do Arkadii, tak? Również tutaj będzie i niech on ruszy. Dobra, czy zlot seniorów byłby w stanie? Mam tylko 3 punkty. Zwerbuj do miasta tronowego, no to będzie tak, łowca zmierzchu oraz to dziennego blasku, tak? I niech idzie, dobra, i to wystarczy.
Następny zlot. Będziemy za chwilę mieli tutaj kolejną armię. To jest armia sojusznicza, tak? Taka, którą mówię, mamy tutaj. Teraz mamy tutaj tą armijkę i ruszamy, żeby się rozprawić z tą ekipą tutaj. Na morzu też, jak najbardziej. Podziemne przejście tutaj jest, też ciekawostki mogą być, ale lepiej się tam nie ruszajmy. Nic tam nie zagraża z tego przejścia podziemnego. To łącze to jest o źródło many prowincji Ederton. Dobra, tutaj to niech będzie. Tu kończy się za chwilę oblężenie, słuchajcie. Myślę, że tutaj zobaczymy jak i co. Jeszcze tutaj magiczne osłony, będzie to działało. Mają tam, rozwijają 15 to miasto ma. A my zobaczmy, czy jesteśmy w stanie na przykład przyłączyć coś w prowincji Fangwal. Nie jesteśmy, ale musielibyśmy przyciągnąć populację, nie? Ale ciągle chyba jeszcze nie, jest jeszcze za mało przez to, że... Albo jest jakaś kara przez to, kurczę, wszystko, że tak wyszło, a nie inaczej. Alright, to musimy sobie zrobić szybki zapis. Bo tutaj może być teraz sforsowanie murów. Mury padły, słuchajcie. A mury runą, runą, runą. Ta, 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 ta. Runą, runą, runą. Doszło do sforsowania. Mury sforsowane do ataku. A dyplomacja coś by zrobili? Nie, nie możemy nawet, słuchajcie. Także tutaj nic z tego. Traktat wygasł. To jakiś handelek ze Severford się przyda. Tym handelkiem będzie zamane złoto, moim zdaniem. Jest nam to bardzo potrzebne. Magiczne osłony są jeszcze. I teraz mamy tak. I mamy tę magiczne osłony, ale nie. I tu jeszcze byśmy mogli teraz przywołać chyba po prostu widmowego wojowniczka. I on się spokojnie tutaj zrobi. Zakończono produkcję zbrojowni w Brisway i Brisway jest ważne, żeby miało tą produkcję. Teraz ma, dobra. Teraz ma to ziarno ładu, słuchajcie. Plus jeden więź ładu. Kolejna. Zagłuszać czarów. Wrogowie nie mogą używać czarów na tej posiadłości. I minus 10, jedno łącz. To jest fajne. Ale to spadnie wtedy, nie? Kopalnia Golema. 10. Spadną nam przychody. I to tak długo nam spadną. Dobra, tutaj wybudujemy ten zagłuszacz czarów. I to chyba byłoby tyle. I podbój. Projekt oblężenia. Jeszcze fajniejsza sprawa. Uświęcona domena. Albo prowadzone pociski. Sprawia, że podstawowe ataki zaklętych jednostek ignorują karę do celności. To jest też fajna sprawa, nie? Dobra, niech to będzie. Słuchajcie, niech to będzie. Wymagane rozkazy, niech on tu sobie pójdzie. Okej, dołączył się. Wymagane rozkazy tu. To spokojnie, absolutnie. Jak wiemy, że tutaj pójdą tutaj, bo tu coś fajnego może on zdobyć. Również tutaj, jeśli o to chodzi. Te dwie armie i potem na wschód, bo tutaj ta armia, jak wiemy,
starała się, ale chyba odjechała. My pomożemy temu miastu, absolutnie. Tu nawet jest skarb jeszcze, zobaczcie, w ogóle nieruszony, nie? Nawet jest klatka ze stworzeniem. Dobra, to tutaj to spokojnie przyjadą i zrobimy coś widmowego, będzie kolejna armia. Tu natomiast po prostu ona, prawda, bezpieczna bitwa 2000, słuchajcie. Wszyscy zginęli. Wszyscy. Alfred zwyciężył i zajął miasto Thorn w tym momencie, to znaczy jeszcze nie. Bohater zdobywa nowy poziom. Bohaterem zdobył, który jest Ser Szmur. My bardzo Ser tutaj. Absolutnie bardzo mnie tu przywróć. Wspólna postawa. Tutaj jest feudalny władca. Podtrzymanie wsparcia. Trening precyzji. Bardzo fajna sprawa. Potwierdź. Bardzo dobrze, Serż. Miasto decyduje. Zwasalizuj podbite miasto. Spustosz. Pali miasto do gołej ziemi. Wszelkie ulepszenia zostają usunięte. Zwasalizuj. Jako twój wasal będzie z tobą w sojuszu i co turę będzie generować, tak. Ulegną pogorszeniu. No niestety. A czemu nie mogę wchłonąć? Nie mam 200. A na razie nie muszę tego zrobić. Będę miał za chwilę 200, to wchłonę. Może tak zrobimy, nie? Ciekawe, czy oni w podziemiu tutaj coś zrobili. Na razie tutaj sobie pojedziemy. Świetnie, tutaj poszli. Tu ten jednorożec prawie zginął, nie? A jak jest zginął? Nie, no właściwie to wszyscy całkiem sobie ładnie zrobili i bez tych czarów nawet, nie? Teraz te czary będzie... Co możemy? Nie, to dopiero się widmowy wojownik zrobi. I tu zobaczymy, oni będą tutaj też absolutnie szli tam, gdzie należy. Słuchajcie, 57 tura i odcinek ma tyle, ile ma. Kogo tu jeszcze możemy? Ci to będą absolutnie. Poczekamy na zwasalizowanie, bo będzie 200 punktów na wchłonięcie. Też będzie taka możliwość za chwilę, żeby to zrobić. I podbite jest pierwsze miasto, oczywiście nie stolica jeszcze, bo Grotheim. Podbój Bydrachtur nie uda się, ponieważ jest to za daleko to miasto w tym momencie, jak widzicie. Ono jest tu. I dopiero będzie potem mogło być. Ja w ogóle odpuszczę tą misję, ten Drachtur, nie? Niech. Bo Drachtur zagraża bardziej tym orakulom i niech oni się tym zajmą. Mamy sojusz z nimi i niech ten sojusz się po prostu rozwija. Nic innego nam nie zostało. Dobra. Zobaczmy w takim razie. Tu jeszcze gdzie kto może pojechać. Tych zostawimy. Aha, ci nie mogą się ruszyć. O, tych to, tu jest bohater w ogóle jakiś. A skąd on się tutaj? Flara szamanka znalazł. Może będzie chciała do nas dołączyć. Które armie przyjdą? Żadna nie przyjdzie. Dobra, robimy koniec tury. Ona się ewidentnie wycofała. Po prostu na pozycje obronne, a Eddard spokojnie się też tutaj rozwija. Okej, okay. Na tym zakończymy to nagranie. Za chwilę będę nagrywał kolejny odcinek. Zacznę od tury 60, słuchajcie, żeby wam pokazać, co tutaj się wydarzy, tak? Także trzymajcie się ciepło i poręczy.